Cześć kochani, ostatnio było trochę filmów z moimi pracami, więc teraz będzie taki film zakupowy. Zakupy w sklepiku Gosi, można to tak w skrócie powiedzieć, ale są to jednocześnie warsztaty, albo raczej takie spotkanie świąteczne, bo warsztatami tego nawet organizatorzy nie nazwali, więc spotkanie świąteczne w sklepiku Gosi. Zakupy na miejscu i zakupy z odbiorem osobistym, akurat w Craft Uli tym razem. To, co tu mam na samym środku, to są moje zakupy i przede wszystkim skusiłam się na te takie proszki. Jest 13 arc, ostatnio Wam pokazywałam na filmiku zakupowym. A tutaj ledwo pokazałam, a Tosia wrzuciła takie magiczne właśnie farbki też u siebie. One z takim złotym efektem, nie wszystkie, na szczęście nie wszystkie, bo mi ten złoty efekt to tak średnio się podoba. O ile tutaj jest w kolorze takim piaskowym, no to ok. A ten jest taki cynamonowy, on taki w brąz trochę wpada z tego, co patrzyłam na internecie, więc jeszcze te mogą być takie złote. Ten trochę w srebro wpada. Takie po prostu metaliczne, no to ok, ale no tak za dużo tych złotych poblasków to nie lubię. Zaraz będziemy testować, znaczy nie tak zaraz, bo na samym końcu, bo ja to chcę tu sobie odłożyć. Kupiłam 5 kolorów. Żałuję bardzo, że nie było zielonego i w ogóle w tej serii, przynajmniej w sklepiku Gosi, nie było zielonego, takiego ładnego, samego zielonego. Był zielony ze złotym, zielony z brązem, zielony z czymś tam, ale zielonego nie było. No to żałuję. Akurat niebieski mam z 13 art, ale taki delikatniejszy. Ten jest taki mocniejszy. No czerwień, może coś na świąteczną. Jeszcze jeden mam pomysł na świąteczną pracę, ale ona, jeśli będzie, to wskoczy na pewno po świętach u mnie, bo ja ją będę robić dzień przed Wigilią, znając moje, no, znając moje tempo. No po prostu czasu coraz mniej, więc tak są te farbki, które na sam koniec rozpakuję i będziemy testować. Na dzień dobry jeszcze dostaliśmy w gratisie ołówki i długopisy od jednej z dziewczyn. Właśnie bardzo serdecznie dziękuję, bo mi się to na pewno przyda. Nie będę tu pokazywać, bo tam jest logo firm, no więc wiecie, nie będę jakiejś reklamy dziwnej robić. I tutaj jeszcze to, co mówiłam, że mi się skończyło na ostatnim filmie stworzenia wianka, nie, tego świecznika świątecznego. No to mi się skończyły te cienkie laski kleju na gorąco. Ja bardzo lubię ten właśnie w sklepiku Gosi, chociaż zauważyłam, że są dwa różne rodzaje. Jedne są takie bardziej mleczne i jedne takie bardziej przeźroczyste. I te bardziej przeźroczyste wykupiłam wszystkie ostatnich 5 i nowa dostawa chyba już jest takich mlecznych. Więc zobaczymy, jaka będzie różnica. Ja chyba wcześniej miałam te takie bardziej przeźroczyste i one, no tak mi się coś wydaje, że one były fajne. Tutaj oczywiście już zepsułam, nie paznokciami, bo jak mam hybrydy, to nie maluję po papierach. A teraz stwierdziłam, a nie będę pracy przecież żadnej robić takiej papierowej, no to mogę mieć pomalowane paznokciem. No, więc za niedługo znowu muszę to zmyć, bo już mnie to denerwują te wszystkie ślady. No. Ale będąc na miejscu, skusiłam się na tą nową kolekcję Lemoncraft Hope. Tylko w wersji tej 20x20, bo na 30 to ja już miejsca nie mam. Na 20 jeszcze trochę mam podzielone, nie? Osobno 20, osobno 30, osobno 15. No więc dopóki nie zużyję tych 30, których ostatnio nakupowałam całe mnóstwo jeszcze w Paper Heaven, no to nie mogę sobie na to pozwolić. Więc mam kolekcję Lemoncraft Hope. Skusiłam się na tą niebieską, ja bardzo lubię niebieską, w tej różowej bardzo spodobały mi się te czarne elementy, te akcenty i może jeszcze jakieś pojedyncze arkusze sobie wezmę, ale na razie, wiecie, to tak wszystko by człowiek chciał, a no, to, tego i tak miało nie być, ja tego miałam nie kupować, ale nie umiem się powstrzymać, na miejscu będąc, obejrzyłam, wiecie, na żywo, to jest zupełnie co innego, więc kolekcja Hope. Ona jest w takich przepięknych kolorach chłodnego, niebieskiego koloru. Ja chyba muszę tu wstać, żeby wiedzieć, co wy widzicie. Chociaż, może nawet nie. Bo strasznie mnie palce bolą, więc... No, więc tutaj są takie rameczki. Ja tak staram, ramek raczej nie wykorzystuję zbyt wiele, ale może się przekonam. Tutaj, no... Takie są...
Wiecie, no, każdy widzi, nie? Jaki wzór. Ale w ogóle ten motyw, że są te serwetki takie koronkowe i kwiaty, on już się powtarzał w papierach Lemon Craft, to nie jest nowość, ale właśnie w tej wersji kolorystycznej bardzo mi się podoba. To jest w ogóle podobne do tej kolekcji Serenity. Taki podobny jest odcień niebieskiego. Ja jeszcze nie wiem, czy jakieś ścinki mam, albo je oddałam, ale no, to jest właśnie tak, ten odcień niebieskiego. Tutaj oczywiście takie beże delikatne z tej strony. No, ja kupiłam tą kolekcję dla kartek DL-ek. To główny mój cel. Wiadomo, tam można coś jeszcze pokombinować z nimi, choć coszuszki też moje ulubione też można robić, ale no jednak co DL-ka, to DL-ka. Tutaj też niebieski arkusz. No ja lubię kolor niebieski, więc no, tutaj łączkę mamy. Ten w ogóle arkusz z innymi kwiatami, bo były chyba wtedy róże w tamtej kolekcji, w tej Serenity. Bardzo podobny, ale bardzo mi się podobający. Albo tak delka, albo tak delka, no super. Przede wszystkim nie ma tutaj zbyt wielu napisów. Ja jednak wolę, dlatego nie skusiłam się na tą różową kolekcję, bo tam jednak ona jest ta pamiętnikowa, więc tam jest dużo tych napisów. A ja jednak wolę, jak nie ma tych napisów na kartkach, więc tutaj nie ma. Jest przepiękna zieleń. Ja bardzo lubię kolor zielony, niebieski, no, więc super. Zwłaszcza jak ją podzielę sobie na pół, to taki dosyć duży kawałek tego wytłoczenia, jakby, bo tak wygląda, jakby to było tłoczone, będzie na kartce widoczne. Tutaj w tej podstawowej kolekcji są też teraz dodatki do wycinania. No, dwie pary młode, jakieś takie kółeczka, które można na serwetkę podbić, kompozycje kwiatowe, kilka motyli, takie dosyć duże są nawet te motyle. Nie wiem, jak to jest, czy w dużej kolekcji jest to, no chyba nie jest powiększony jeszcze, bo już by było zbyt wielkie. To chyba wtedy jest, w dużej kolekcji pewnie jest no, coś jeszcze. Tutaj mamy takie przepiękne madziaje. Nie wiem, czy to tak widać z takiej odległości, ale widać chyba. No więc one tak zanikają te maziaje, ale no bardzo mi się ten kolor podoba, ten odcień chłodnego niebieskiego. Ach, no. Ja w ogóle lubię wszystkie odcienie niebieskiego, więc nie oszukujmy się tutaj. Będą mi się wszystkie pewnie papiery podobać. Poza tym połączenie beżu i niebieskiego to nie jest kolekcja ta turkusowa Forget Me Not. Ale właśnie w takim połączeniu niebieski z beżem, no to jest właśnie moja kolekcja ślubna, mogę powiedzieć, czyli te, w której robiłam ślubne albumy, więc taki trochę sentyment mam. Tutaj taki szafirowy jest ten kolor, nie wiem jak go określić, ale no przepiękny, nawet delikatnie bym może zaryzykowała, że delikatnie fiolet gdzieś tam przechodzi, ale tak no, bardzo delikatnie. No tutaj też taki marmurkowy jakieś tło i kompozycja kwiatowa. Ja bardzo lubię ten sposób, jak na kartce DL, właśnie jak jest no, z boku na przykład, nie? Ja bardzo lubię tak kompozycję układać, no, że taki każdy ma swojego bzika. I tutaj deski będą i to już będzie chyba koniec, nie? Takie deski też szafirowe. Teraz się boję, tak obracam tymi papierami, żeby przypadkiem, ale tak, to już jest później razy chyba trzy. Razy trzy? Tak, trzy arkusze z każdym wzorem. Więc tak wygląda 20 na 20, ta 8 cali kolekcja Hope. I jeszcze wzięłam sobie dodatki, w zasadzie to najpierw wzięłam dodatki i nie umiałam znaleźć tego małego zestawu, ale później Ula mi powiedziała, gdzie, no generalnie na tym samym stosie, one jeszcze w ogóle nie były w sprzedaży w sklepie Gosi, więc ja tam szalałam w nowościach. No to jest też plus zakupów stacjonarnych, że można jeszcze coś, wiecie, spod lady sobie wziąć, więc wzięłam te dodatki do wycinania. Te dodatki ja w ogóle wzięłam, od razu przejdźmy do rzeczy, wzięłam dla tego arkusza. Jak wiecie, w tej kolekcji Forget Me Not, Dear Diary też były właśnie w koszyku, nie w kształcie serca, tylko w takim okrągłym był ten dzieciaczek. Wykorzystałam w ogóle już ten motyw na tej kartce z okazji dnia scrapbookingu bodajże. Kartka szufladka sztalugowa,
którą inspirowała Małgorzata Janoch, a to wiem na pewno. Więc bardzo, bardzo mi się spodobał ten motyw. Tutaj jeszcze te koszyki są takie w kształcie serca trochę. No te dzidziaczki i takie retro. No tu z mamusiami, ja jednak, ja jestem zakochana. No więc w tym arkuszu jestem zakochana, więc musiałam wam od razu powiedzieć, ja dlatego arkusza kupiłam te papiery. Znaczy no nie tylko, nie? No ale od nich, nimi się zakochałam, o tak. No, więc tutaj na okładce, co jest fajne, bardzo mi się podoba, szkoda, że w tej kolekcji bazowej nie ma. Właśnie arkusz taki jest, no, po prostu arkusz do wykorzystania. Bardzo też uniwersalny i no, nie myślę, że każdemu się spodoba. Tu mamy dodatki do wycinania w postaci kwiatów. Kompozycje kwiatowe zawsze się przydają, a jakby ktoś nie chciał, no to tu jest przepiękna zieleń. Taki zgaszony malachit. Nie wiem, bardzo, bardzo ładny kolor. Tak jak lubię wszystkie odcienie niebieskiego, tak lubię wszystkie odcienie zieleni. No więc tutaj tak to taka sytuacja. Tutaj ten arkusz nie do końca mnie przemawia, bardzo dużo drobniutkich kwiatów. I one mi tak, nie wiem, trochę mi brakuje w tych kompozycjach czegoś takiego, o tak jak tu, nie? Jest jak jednak coś większego, a tu są wszystkie kwiatki takiej samej wielkości. I tak teraz mówię, że coś tutaj nie bardzo, a znając życie, wytnę je i wykorzystam jako pierwsze. Bo tak często bywa. Ale gdybym się jednak nie zdecydowała, to tu jest w ogóle ten arkusz no troszkę bardziej w niebieski mięte wpada. Takie o. A tu w ogóle bardzo dużo motyli. Bardzo, bardzo dużo motyli. Edytka Słoma będzie pewnie przeszczęśliwa. Pewnie wytnie wszystkie. Ja nie wiem, nie wiem, no wszystkich nie, wszystkich na pewno nie, bo to jest trzy razy. No a z drugiej strony jest beżyk, więc beżyk na pewno pójdzie co najmniej dwa razy w użyciu. Może raz te motyle wytnę, żeby mieć. Tutaj jest fajny motyw, który tak od razu pomyślałam, że na boksa. Takie motywy, w sensie buty. No. Pani i pana młodego, czyli na jedną ściankę, na drugą ściankę tort, na trzecią ściankę tutaj te puzderka, a na czwartą, no to już sobie można wybrać albo parę młodą, albo bukiet kwiatów, no to tam już w zależności, nie wiem jakiej to jest wysokości, ale to jest 20 na 20, no więc 10 cm to nie będzie miało, zawsze można trochę sukienkę uciąć, więc tak, no. Ten motyw suknia przepiękna. Ale ja nie lubię w ogóle ubrań, no za butami też nie przepadam. Chyba, że będą właśnie tak jedno koło drugich, może jakoś to przemycę w pracy. Ale nie przepadam za użyciem sukienek, garniturów, takich po prostu. Raz użyłam w pracy, którą robiłam na inspirację dla Kraftuli, dla sklepiku Gosi. To tam była suknia ślubna i garnitur ślubny, ale no tak w niektórych wydaniach mi to pasuje. Tutaj nie wiem, jak miałabym to wykorzystać. Jeśli macie jakiś pomysł, to dajcie znać. Chyba, że jakaś kartka by się trafiła dla jakiejś projektantki mody, nie? No to bym mogła tutaj coś pokombinować. Na odwrocie znowu beżyk. I taki beżyk jest wpadający w trochę w zieleń w porównaniu z tym poprzednim. Ale sam w sobie nie widać w ogóle tej zieleni, jak jest tak po prostu, nie? No i to, no tutaj tu ja już się nie będę drugi raz rozpływać. Ale no, cudowne są te babyki. Ja jestem zakochana, jestem w tym arkuszu. Na odwrocie niebieski. Nie będzie mi bardzo żal tego niebieskiego, bo oczywiście wytnę wszystkie te elementy z tamtej strony. Bo takich jest tutaj, w tej kolekcji są takie kolory, więc no, nie będę bardzo płakać. Chociaż też arkusz bardzo ładny oczywiście. Tutaj nie podobają mi się w ogóle dzieci całujące się w usta. Zaraz mam takie w ogóle, czy to rodzic całujący dziecko w usta, czy w ogóle, no jakoś mi to nie przekonuje mnie, więc raczej z tej grafiki nie skorzystam. Te dzieci, no takie trochę większe, też można na jakieś urodziny dzieci stworzyć takie kartki, chociaż ja bardziej myślę, że ta kolekcja pójdzie u mnie na komunię. Więc tak, no, więc możliwe, że te grafiki, one same w sobie do innych kolekcji też będą pasować, więc no, więc tutaj są pieski, są cudowne koteczki, tylko czemu nie czarne? Ja chcę mojego czarnego kota gdzieś na grafice, ale no przesłodkie są, więc poza tą jedną grafiką, no i poza zegarami, których ja raczej nie używam w pracach, raz użyłam i musiałam do sprzedaży kartki, musiałam zakryć zegar, bo to, no nie.
Więc poza tą grafiką to wszystko mi się podoba, ale no tutaj jest taki ciemniejszy też kolor tej, no, tego tła, tych antamasków. Nie wiem w ogóle, czy ja tu nie zbliżałam, ale to jest taki, na wszystkich tych arkuszach jest taki mniej więcej wzór, nie? No z daleka to może nie być widać, chociaż chyba widać. No i tu już się będzie powtarzać też chyba razy trzy. No. Tak, więc to są moje papiery z Lemonka, które sobie zafundowałam teraz na wyjeździe w sklepiku Gosi. I w zasadzie na miejscu, bo jeszcze taką jedną rzecz powiem. Ja na miejscu rzadko robię zakupy takie jakieś bardzo rozbudowane. Najczęściej to są jakieś tasiemki, jakieś rzeczy, które łatwiej kolory dobrać na żywo, ale w sklepiku Gosi to jest tak wszystko skonstruowane, że tam wszędzie są papiery. No i ja po prostu nie mogłam nie kupić papierów. No, tak wyszło. A propos papierów, to jeszcze mam tutaj cały stosik papierów czerpanych. Konkretnie to wyczerpałam cały zapas, który Ula miała, bo zapytałam o te papiery i gdzieś tam zaskitrane w kącie były. Mam w wersji takiej białej, mam w wersji kremowej i w wersji żółtej, którą właśnie tu pocieprałam sobie paznokciami, więc będę musiała przy robieniu kwiatów uważać, żeby używać tej drugiej strony. No, więc papiery czerpane. Ostatnio nasza Gosieńka robiła właśnie u mnie w domu na tym naszym świątecznym skrapowaniu, kartkowaniu, zrobiła przepiękne kwiaty z użyciem papieru czerpanego formowanego tą nagrzewnicą do bawełny. Do materiału, do kwiatów z bawełny. I tak mi się ten efekt strasznie spodobał, że widzicie, nie? No, więc mam cały zapas papieru czerpanego. Nie planowałam aż tak dużo go kupić, ale w związku z tym, że Ula, biorąc pod uwagę, że to były jakieś resztki, które nie wiedziała nawet ile kosztują, dostałam w mega promocyjnej cenie, więc wziąłam cały zapas, który był. Więc już nie ma w sklepie właśnie papieru czerpanego. I to, jeśli chodzi o zakupy, to wszystko, te, które robiłam na miejscu. Zrobiłam sobie jeszcze zakupy z odbiorem osobistym. To było z okazji chyba Black Friday. Na Craftuli było 50%. Tak mi się wydaje, bo teraz była później jeszcze promocja w sklepiku Gosi, chyba 1 grudnia też było 50% na Craftule. Ale ja tak zrobiłam sobie zamówienie typowo na Craftuli, więc tutaj nie ma rzeczy ze sklepiku Gosi. Maska, sweterka, kurczę, tylko teraz widzę, czy on nie jest tu poprzerywany miejscami. No chyba, no ale dobra, jakoś może to przeżyje, może nie będzie tak widać później na tych maskach, na odbiciu. No, motyw sweterka, no nie umiałam się, powstrzymywałam się tyle czasu, ale no, niestety, koniec z powstrzymywaniem, więc w przyszłym roku, no bo w tym już raczej nie. Będę robiła kartki świąteczne z motywem sweterka. Mam nadzieję, że nie zapomnę od tego czasu, że mam tą maskę, ale no już bardzo, bardzo chciałam ją kupić. To jest chyba worek, który jest workiem gratisu, więc do tego przejdziemy za chwilę, bo nie przypominam sobie, żebym zamawiała takich drobnych tyle elementów. Na pewno robiłam zamówienie napisów album. To są napisy na HDF-ce. One nie są tekturkowe, one są na HDF-ce. One są bardzo duże, bardzo grube i fajne są jako jedyna ozdoba okładki albumu. Nie ma tutaj konieczności robić nic więcej, bo to jest taki mocny, wyrazisty akcent. I no i jak wiecie, ja jednak wolę, 10 cm ma długości, nie? Więc ja wolę na okładkach albumu zbyt dużo nie dawać, chyba że one są w pudełkach, no to się wtedy kuszę, że tam może kwiatka, a może coś tam. Zresztą klienci też wolą, żeby to tak było ładnie, nie? Już od razu na okładce. No ale nie oszukujmy się, praktycznie jest wtedy, kiedy okładka nie jest ozdobiona, najlepiej w ogóle. Tutaj mamy tekturki razem jakieś złączone do jednego opakowania. Teraz ja sobie to powyciągam, bo już nie pamiętam, szczerze mówiąc, bo ja to zamówienie robiłam dawno. Wiedziałam, że będę w sklepie Gosi, więc poprosiłam o odłożenie, żeby już nie płacić za wysyłkę. No bo wiecie, tutaj się moje, jak to się mówi, dusi grosz się włączył. Tu już poszłam w tekturki komunijne, czyli o szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. I to jest fajne na boksa. Już wykorzystywałam te tekturki z Craftuli na boksa i bardzo fajnie się sprawdziły. To są dużo mniejsze napisy, ale oczywiście to jest jako motyw na kartce też może być super.
W kruszynie chleba schowany jesteś, panie. Ja tu bardziej chyba w kruszynie chleba jesteś, panie. Tą wersję bardziej znam i bardziej z tej wersji skorzystam. Schowany, raczej skryty, jeśli już, ale no. No. I tutaj jeszcze cyferki. Ja tych cyferek już wykorzystywałam dużo i planuję wykorzystywać nadal dużo, więc taki zestaw 0 mam na pewno jeszcze dużo. Więc na pewno taki zestaw no, u mnie będzie w użytku, no, zwłaszcza, że wiecie, no 50% było taniej. To jest ten kielich hostii, kielich, połówka kielicha z hostią, o tak, tak, nie, nie połówka, to jest cały do boksa. Przepraszam, muszę kota wypuścić, bo nie można przecież w tym domu z zamkniętymi, przy zamkniętych drzwiach nagrywać. Jest, ja tego kielicha już używałam wielokrotnie, tej wersji całej i w wersji połówki. W wersji połówki nawet lubię jeszcze bardziej, więc mam ją dwa razy. I ja ich miałam więcej, ale tak jakoś ostatnio przeglądałam. Nie mam chyba ostatnio, jak robiłam to rozdanie z okazji 1000 subskrypcji na moim kanale, to chyba wtedy się ich pozbyłam. Więc tych kielichów mam dosyć sporo. No i jeszcze listki, listeczki, te w takiej wersji ażurowej bardzo lubię, więc mam duży arkusik. Co zamówiłam z HDF-ki? To jest tylko jedna wielka, w tym największym możliwym rozmiarze HDF-ka tej kliszy. I tak teraz myślę, że ona jakby była tak, chociaż też nie. Bo wiecie, jak ona stoi w ten sposób, no to zdjęcie będzie krzywo. Jakby to chcieć, żeby to stało, no to jest z zamiarem powieszenia. No i chyba zrobię po prostu dziurkę tutaj, żeby to powiesić. Ale też tak właśnie myślałam, jakby to zrobić, żeby nie wieszać. No to tak jest, no też jest trochę krzywo. No więc raczej to zrobię w takiej wersji, jak jest planowana, czyli tutaj z miejscem. Tutaj jest świetne miejsce, żeby zrobić jakąś kompozycję. Tak więc mam pomysł na to. Bez pomysłu bym raczej tego nie zamówiła. Na bardzo duże zdjęcie, trzymajcie kciuki. To jest właśnie to, co planuję zrobić w świątecznego, w dzień przed Wigilią, bo w pierwszy dzień świąt planuję no, oddać. Fajne jest to, że jest jeszcze ta ramka, to można sobie, wiecie, no, to jest HDF-ka, to jako baza do czegokolwiek świetna, zwłaszcza, że to jest dosyć duże, zaraz sobie sprawdzimy, jakie to ma wymiary. I tu byśmy mieli 19,7 na 14,6, ładnie zaokrąglone, więc tutaj można sobie fajną zrobić taki mini layoutik, albo ramkę na zdjęcia z tego zrobić, nie? Bo to jest taki, no, to jest super. Więc to z moich zakupów craftulowych z okazji Black Friday. I tu jeszcze, tak myślę, że chyba tu nie ma nic, co zamówiłam, ale może się mylę. Wysypiemy to wszystko tutaj. Wysypiemy to wszystko i będziemy sprawdzać, co mi się tutaj w tym... To wygląda jak jakaś podstawka była, zapewne z jakiegoś pudełka. Wy wiecie co, to chyba jest w ogóle... będziemy tu składać. Bo już mi się tutaj widzi, żeby to tutaj złożyć. Ale nie, tam jest dobrze. Teraz tu byśmy to zrobili. No. Będzie to tak. Bo tam jest otwór. O, tu i jeszcze jedno. To chyba będzie jakiś konkretniejszy gratis, w sensie jakiś użyteczny, ale zaraz zobaczymy, co to jest. Ach, nie umiem tego wsadzić. W ogóle wy chyba nie widzicie, bo ja to tak składam tam na boku. Składam na boku jakiś płotek. Jakaś kojarzy z Wielkanocną jakąś chyba taką ozdobą, ale nie wiem. Co my tu mamy? To jest, nie wiem co. Tu są jakieś kółka. Takie kółka. No to mam teraz zagwozdkę. Co to jest? Czy wy wiecie, co to jest? Wiem, co to jest. Latarenka. To nie jest gratis. Ja to zamówiłam. Boziu, kochany, już nawet nie pamiętam, co zamówiłam. Dobra, ale siara. No, teraz jak spojrzałam na to, bo tak sobie wymyśliłam, w ogóle taka mała jest ta latarenka, ale ja chciałam małą latarenkę. No, to by wiele wyjaśniało. Tak.
Więc niestety nie dostałam żadnego gratisu w tym zamówieniu. Jest to latarenka, chciałam taką małą latarenkę zrobić, żeby jako tło do moich kartek świątecznych. Myślę, że to może fajnie wyglądać, jak sobie ją, wiecie, zrobię tak na świątecznie w bieli, do tego te moje strojki, które robiłam na Scrap Massa. Te strojki się nadają fajnie do kartek, do tych zdjęć takich robionych z góry, no do tych z boku też, ale do tych z boku, jeżeli bym większą pracę chciała wyeksponować, więc przydałoby się coś tam większego w tle. I tutaj myślę, że sobie zrobię latarenkę. Cia, coś mi tutaj nie grało, że aż taki duży gratis by miał być. No, więc nie mam żadnego gratisu, lekki smuteczek, ale przynajmniej już wiem, co to jest. Chociaż to tu dalej nie wiem, ale to będę musiała podejrzeć na podglądzie. Tu wszystkie elemenciki drobniutkie też zostawiam sobie, żeby, no, żeby co? Żeby nie zgubić, więc tu zaraz wsadzimy w tą folię z powrotem. Więc tajemnica gratisu rozwikłana, gratisu brak. Oj, dobra. Dobra, więc to jest moje zamówienie w Craftuli. A teraz to, po co tam teoretycznie pojechałam, bo tak naprawdę to ja pojechałam po to, żeby się spotkać, poplotkować, odebrać zamówienie swoje i no i miło spędzić czas. No wiecie, takie świąteczne spotkanie to miało być nawet z nazwy. Na miejscu mogłyśmy sobie wybrać, czy chcemy robić czekoladownik, czy chcemy robić boksa. Od Kasi Kędzierskiej, która niestety była nieobecna, dostaliśmy takie fantastyczne skrzaciki. Można było sobie wybrać, trzy były rodzaje. Ja sobie wybrałam takiego klasycznego, z wąsami, z brodą. I tutaj ma pomponik. No i jest wydrukowane na tej drukarce 3D, na której Kasia drukuje te wszystkie przyrządy do albumów i tak dalej, do klejów stojaki. Więc taki fantastyczny skrzacik. W tym roku nie wiem, czy go zdążę ozdobić. Chociaż już mąż zapowiedział, że mam go pod choinkę postawić. Mówię, no to takiego gołego to nie bardzo. Trzeba by go jakoś pomalować. No ale na razie, no niestety doba za krótka. Już na razie nie widzę tego, żebym miała to zdążyć. Ale przepiękny gratis od Kasi. I ja najpierw myślałam, że wezmę sobie boksa. Nawet nie tyle, żeby zrobić boksa, tylko ja po prostu bazę boksa częściej używam niż czekoladowników. Ale Ula tam wyciągnęła, zaproponowała nam taki inny trochę czekoladownik, czyli taki a la folder, to jest 3D i otwierany do boku. Więc on jest tak w ogóle nietypowo, że dla mnie nietypowo, że w tą stronę, bo ja to raczej otwierałam wszystko w tą stronę, nie? Ale ja tego znowu nie widzę jako czekoladownika, znaczy nie, żeby się nie nadawał, bo oczywiście by się nadawał, ale ja tu widzę świetne opakowanie na albumik harmonikowy, który, wiecie, tutaj albumik harmonikowy można sobie włożyć, tutaj jakąś dedykację, tutaj piękną ozdobę, płaską oczywiście, no ale taką, wiecie, z wycinanek. I to w całości można sobie włożyć do takiego pudełka i, no, i bardzo mi się ten pomysł spodobał, więc zdecydowałam się na czekoladownik kraftowy, bo też można było wybrać kolor, ja wybrałam kraftowy. Uwielbiam kraft, co tu dużo mówić. W zestawie były jeszcze tekturki, można było sobie właśnie wziąć jedną taką tekturkę, tu są choinki, domki, bombki, no gwiazdka się załapała, dwie gwiazdki, więc taka fajna tekturka, typowo ona tutaj miała jako box 2023, ona była dedykowana do tego boxa, można było sobie w ogóle wybrać kiedyś przy okazji zakupów, żeby, wiecie, zrobić tam zakupy za jakąś kwotę i wtedy tam były te boxy, można było sobie dokupić. Ja się na to nie zdecydowałam, bo, no, mówię to oficjalnie, że ja ostatnio za papierami Craft O'Clock, no, nie, że może nie przepadam, ale nie przepadam. Po prostu strona, w którą idzie Craft O'Clock, jest taka dosyć vintage. Większość tych papierów jest jednak, nawet jeśli to są jasne papiery, to one mają taką dozę, nie wiem, nawet jeśli są jasne, to są w jakichś beżach czy coś, chociaż ta ostatnio kolorowa, jednorożcowa, no to trochę odbiega od tego tematu, więc mam nadzieję, że Craft O'Clock nie zaszufladkował się całkiem w tym takim stylu vintage, no bo ja nie przepadam za nim, chociaż, no wiecie, to też nie jest tak, że w ogóle nie lubię tych papierów. Mogliśmy sobie wybrać 6 arkuszy
I ja wybrałam tak z każdego po jednym, bo tam było pięć rodzajów. I ten jeden taki gwiazdeczkowy i z drugiej strony krateczka dwa razy. Tutaj są takie przepiękne gwiazdki zielone i kratka. No, ten zielony mi się bardzo podoba. On jest taki typowo świąteczny, więc w klimacie świątecznym jeszcze ujdzie, nie? Tutaj są deski z tej strony. A tutaj takie czerwone wino. No, ten kolor, no niby jasny, ale taki ten wzór nie do końca mi się podoba. A tutaj są przepiękne śnieżynki. Ale no właśnie, to jest taki klimat, taki ciemny. Ja lubię papiery jasne, delikatne, pastelowe, więc to mi się tak trochę ostatnio niestety gryzie. Ale to nie znaczy, że się też zamknę całkiem na taki jeden. Myślę, że z tych papierów i z tych dodatków ja porobię sobie kartki. Raczej nie będę robić boksa ani tego czekoladownika, bo jak Wam już powiedziałam, ja mam na niego trochę inny pomysł, ale właśnie do kartek. I dlatego tak mam dwa arkusze zielone, gdzie są jeszcze deski, które pasują do wszystkiego. Mam dwa arkusze, no takie czerwone, no z drugiej strony beżowe, ale jak mówię, one ten deszcz co najwyżej dla kontrastu. I dwa takie same, bo jedna i druga strona mi się właśnie podoba, że tak pasuje i do tych zieleni, i do tych czerwieni. No i tutaj tak samo, nie? No tu może powiedzmy, że niekoniecznie, ale też na zasadzie kontrastu. Więc te papiery fajnie do siebie pasują, więc to jest na pewno na plus. I właśnie w formacie 20x20 DL-ki, które ostatnio kocham tą miłością niezmienną, więc były też wycinanki. I to było w zasadzie to, co ja tam robiłam, nie? Poza plotkowaniem, zakupami i śmiechami. To można było sobie wybrać z trzech tych, jak to się mówi, arkuszy. Z trzech arkuszy dodatków do wycinania można było wybrać dwa. I ja wybrałam sobie jeden, który tu już jest pocięty, to Wam zaraz pokażę. I jeden taki, no tutaj są takie samochody z choinkami, jakieś pingwiny, reniferki. Krasnale, prezenty, no taki całkiem fajny arkusz i te skrzaciki i ciasteczka, no to i tu skrzaciki też superowe. I z drugiej strony też jest fajny, bo są takie, wiecie, no to na tym brązowym tle tego tak nie widać, ale to są takie mroźne i w tym klimacie myślę, że te wycinanki też mi się spodobają. I dlatego to jest jeszcze niewycięte, bo ja nie wiem, na którą stronę bym się miała zdecydować. A to, co sobie wycięłam, to były paski gratisowe, które tam można było wybrać chyba też pięć tych pasków, w tym albo oprócz tego jeden z napisami. I nie właśnie grafiki do wycięcia, więc ja już tu sobie powycinałam, siedziałam tam z dziewczynami i sobie wycinałam. No, nie wszystko mi się udało, ale coś tam jest, więc tak jeszcze na zakończenie, jak już kogoś nie interesuje, to już może sobie iść, bo już nic ciekawego tu nie będzie. Poza tym właśnie, jakie sobie elementy powycinałam. No tutaj zostały mi chłopki, ale jednak no, tutaj częściowo wykorzystałam tą część arkusza. A tutaj jeszcze domki też. No, też zamierzam wykorzystać, ale no są takie moszory. Moszory są superowe, więc moszory sobie powycinałam. I takich jest tutaj no, dosyć sporo, więc no, słodkie są, co tu dużo mówić. Są ciasteczka, ciasteczków też było więcej. Ciasteczka były chyba na paskach. Mam nadzieję, że teraz nie pomaziam tego tymi pazurami moimi. Ciasteczka, był Mikołaj z jakimiś tu zwierzątkami, bombki tu jeszcze. Znowu myszor, jakieś tam babeczki, takie mniejsze, drobniejsze elementy, jakieś gwiazdki, pierniczki, znowu babeczki, znowu Mikołaj. No i tutaj też chopek, jakieś takie, no wiecie, powycinałam, o i skrzeciora sobie jednego wzięłam z tych. Tutaj jeszcze muszę domek wyciąć. Bałwanek się załapał i jeden, i drugi. No tak trochę tych elementów tutaj jest. A co tu, a myszor? No, myszorów najwięcej było. Powycinałam ich całe mnóstwo. Oj, co tutaj? No, co mogło być? Myszor. No, więc takie tutaj te grafiki sobie powycinałam, powybierałam, można powiedzieć, no bo tam było ich więcej do wyboru. No, tutaj trzeba było, jak wspominałam, z trzech takich arkuszy wybrać dwa.
każdy jest dwustronny, więc nie dość, że najpierw był dylemat, które dwa wybrać, to jeszcze później był dylemat, którą stronę ciąć. Więc to no i tak dużo wycięłam, biorąc pod uwagę, ile ja tutaj dylematów miałam. Tak więc to już wszystko, co mam w sumie do pokazania z mojego ostatniego wypadu, z mojej ostatniej wizyty w sklepie u Gosi. Tak dosyć praktycznie podeszłam do tematu z zakupami, które robiłam online. Z zakupami, które robiłam później stacjonarnie, gdzie ja to dałam. Przełożyłam tutaj. To już mniej, chociaż no dobra, no to było takie dosyć praktyczne. Nieprzemyślane. Znaczy w sumie przemyślane, bo myślałam o tych papierach czerpanych, żeby robić kwiaty. To było kompletnie nieprzemyślane i kompletnie, wiecie, takie flow. Ale no... Historia polegała na tym, że najpierw przeglądając, zakochałam się w tych grafikach. Później pomyślałam, ach kurczę, w sumie bardzo lubię niebieski, więc wykorzystam te papiery, nie? A potem jak już mam ten bloczek, no to może sobie wezmę też bloczek bazowy. I tak całe szczęście, że nie popłynęłam i nie kupiłam też 30, bo no, tak też się to mogło skończyć i badzików i wszystkiego. No więc tak, to było na tyle. Aha, jeszcze będzie ciekawo, przecież będzie, bo ja sobie tutaj rozpakuję te, bo one są tu zabezpieczone chyba, albo nie? Nie są zabezpieczone. Dobra, no to ale i tak potrzebuję chwilę przerwy, żeby to tutaj uprzątnąć i porobimy sobie, potestujemy te nowe proszki. Mam papier, mam proszki, mam wodę i mam narzędzie, którym będę sobie to mieszać, takie wiecie, podręczne do wszystkiego, bo chcę to zrobić w miarę szybko i sprawnie. I nie chcę, żeby mi tu, jakbym najpierw nasypała proszek, a potem siknęła, to by mi się zrobiło takie psiu i wszędzie by się rozbryznęło. Już robiłam tak z tymi color glue'ami, więc no nie będę ryzykować. Mam 5 tych kolorów, więc tutaj sobie trochę wody. 2, 3, 4, 5. Jakby mi to wyschło w międzyczasie, no to trudno. Tu zaczniemy od numeru 02, który nazywa się Golden Sand. Golden Sand jest... No, mam nadzieję, że to poleci. Czy to jest jakoś zabezpieczone? Nie. Dobra, o, jest taki mega golden. Jest takie złotko, taki żółty. Właśnie chciałam przede wszystkim żółty. On jest, to jest z tych, które są... co są? Z tym efektem złota. Następny mamy numer 9. On się nazywa Red Wine, czyli czerwone wino. A czerwone wino jest z niebieskim. Ale mam nadzieję, że po wymieszaniu... No nie, po wymieszaniu po prostu ten niebieski daje taki kolor no winny po prostu. I on chyba nie ma. Właśnie tak sobie tu przejedziemy trochę. Tym żółtym też sobie trochę tak przejedziemy. Zobaczymy, jaki połysk będzie później, nie? Więc tu jest ten Red Wine. Następny kolorek 18 Metallic Jeans. Więc mam nadzieję, że będzie taki w granat wpadał. Wow, tak mi się sypło. Więc taki tutaj. Nie, no nie wpada w granat, wpada w taki. Ale no, kurczę. Taki ciepły niebieski. On taki bardziej w turku spada, bardziej niż te moje proszki. Tak. Z 13 arce, dwa, które ostatnio testowałam. I numer 27 to jest Cinnamon with Gold, więc ten też będzie ze złotym pobłyskiem. Tu już mi się woda wsiąkła w papier. Więc troszkę uzupełnimy. No. Ten też jest z niebieskim pobłyskiem. On miał być w takim brąz, z tego co pamiętam. Ale taki jest... Zaraz tu chyba musimy go trochę więcej dać, żeby określić. No. No, leć. Ja się tak boję, wiecie, gichnąć. Żeby nie ten, no i tu chyba muszę dać... No, on jest taki, o, widzicie? Taki bardziej w... Takie złoto, bym powiedziała, brudne złoto. I numer 29. Tutaj już mi na drugą stronę pewnie zaraz przejdzie.
Numer 29 miał być chyba takim srebrnym, wielokolorowym. Zaraz powiem, jak on się nazywa, bo on ma taką ciekawą nazwę. Ale w taki trochę wpada niebieskawy. Srebrny, niebieski bym go nazwała, a nazywa się Dove Colored. Numer 29, tak więc. A teraz chyba sobie zobaczymy jeszcze. Spróbuję zlokalizować ten mój próbnik, który z 13 arc miałam. Z 13 arc to ja mam tylko dwa kolory, ale już widzę, że ten niebieski jest dosyć podobny. Co prawda, ten jest bardziej metaliczny. Zaraz będę sobie tu mienić pod światłem, jak mi to wszystko wyschnie, bo na razie tu jest trochę za. No, trochę tu wody jeszcze za dużo. Może zaraz to wyschnie. Więc ten niebieski taki dosyć zbliżony jest. No, takiego koloru tu nie mam, nie? Bo to jest taki. To był ten ruby. Taki mocny, mocny róż. Bardzo bym chciała taki czerwony róż, ale jeszcze w ogóle zaraz sobie zobaczymy, bo myślałam, jak one się będą mieszać, nie? Więc tu sprawdziłam, jak te się mieszają. Sprawdzimy jeszcze tam. Ciekawe. Nie przebija mi, nie przebija, bo to jest taki zwykły Arkur 250. Bardzo mnie interesuje zmieszanie niebieskiego z czerwonym, czy wyjdzie fiolet. No wiecie, te podstawowe kolory, nie? No bo tych tutaj, ten jest taki bardziej złoty, ten bardziej srebrny, no to raczej mnie tutaj aż tak bardzo nie interesuje. Ale zaraz sprawdzimy trochę czerwonego i trochę niebieskiego. Jak to się tu... chyba tego niebieskiego trochę za dużo gichło. Zaraz chyba go poprawimy. Taki śliwkowy wyszedł. No więc generalnie kolory się mieszają. Jakbym tak bardziej się jeszcze przyłożyła, nie? No bo tutaj, no nie oszukujmy się, ja sobie tak to ciapam tylko w miarę szybko. I chciałam jeszcze zobaczyć z tym żółtym. Czerwony i niebieski z tym żółtym. Jak się będą zachować z tym, no. Wiecie, taki żółty, żółty, nie żółty, bo on jest taki złotawy. Tutaj robimy na dwa razy. I z niebieskim. Interesuje mnie to, czy mi zielony tu powstanie. A jakby więcej żółtego dać, ale nie, no jest fajny, fajny taki. Fajna zieleń, bardzo mi się podoba. Wręcz świąteczny bym ją nazwała. Tu wyszedł taki miedziany z połączenia. Nie wiem, czy jakbym dała mniej czerwonego, to może powinien wyjść pomarańcz. Tak mi się zdaje. Generalnie fajnie się te kolory mieszają. Tutaj teraz pomadziałam, ale tak, żółty jest metaliczny, no więc automatycznie ten też jest metaliczny. Tu ten czerwone wino, no nie powiedziałam, żeby był bardzo ten metaliczny. Ten jest przez to zielony, przez to, że złoty był metaliczny. Niebieski troszkę się, bardzo troszkę się mieni. Niewiele, ale ja akurat to lubię. No i tutaj ten taki miedziany, który nazywał się Cinnamon with Gold. No to on się mieni na złoto. A ten ostatni mieni się na srebrno, więc ja jestem zadowolona z tych kolorów. Ten w ogóle ma taką nietypową nazwę, Dove Colored, nie? Ja się tam nie znam, no ale jest srebrny, tak bym mogła określić, taki chłodno srebrny. Tak wyglądają moje maziaje, moje testy tych pudrów. No chciałam już na szybko to zrobić, bo jest dosyć późno i, no, i już nie chciałam przedłużać. Więc dla przypomnienia, moje kolory to numer 2 Golden Sand, czyli ten. Numer 9 Red Wine, czyli ten tu trochę jest pochlapany niebieskim, ale no ten. Numer 18 Metallic Jeans. No on nie jest metaliczny i nie jest jeansowy, niestety. Chyba żeby tak mocno, no chyba żeby mocno dużo tego proszku dać, to jeszcze może gdzieś na jakiejś pracy będę testować. Tu później ten numer 27, czyli Cinnamon with Gold. I farbka numer 29 Dove Colored, czyli ten taki trochę srebrny. Delikatnie bym go określiła, że wpada właśnie w... Chociaż on jest... Nazwa jest taka ciekawa, bo on z jednej strony wpada mi w zieleń, z drugiej strony trochę w róż. No takie ciekawe jest to połączenie. Więc tak wyglądają moje pierwsze testy w
farbek mieszają się, chociaż tak ciekawie się mieszają, jeżeli właśnie pomiesza się metaliczny z niemetalicznym. Widzicie tutaj? No, to tak nie bardzo. Tutaj już trochę lepiej. Więc też trzeba brać na tą poprawkę. Tak. No tutaj ten złoty z tym, no całkiem fajnie. Dobra, może ja, to jest, wiecie, nieprofesjonalny test i... No, ale jest jak jest, ja sobie przetestowałam te kolory. Jestem zadowolona, bo one dosyć tanie były. Teraz tylko kurczę, żeby wiedzieć, ile one kosztowały. 12,50 zerknęłam na fakturę. 12,50 za jedną taką farbkę. No więc to jest, uj, ponad połowę taniej niż te kolor glowy. Ale ich tu też jest ile? 15 ml. A tu jest 10 gram. No to trudno stwierdzić, musiałam wziąć to na wagę. Ale no, nie będę już się bawić teraz w porównywanie. Dobrze, więc tak wygląda moje testy właśnie to z fabryki dekoru. Jakby to kogoś to jeszcze interesowało, chyba już wszystko powiedziałam. Dobrze, to ja was już nie będę dłużej trzymać. Zakupowe filmy lubicie, chociaż ostatnio widzę, że tam oglądalność spada, ale widzę, że spada nie tylko na moim kanale, więc nie martwię się aż tak bardzo, chyba po prostu sezon świąteczny i nie chcę wam się siedzieć i oglądać filmów, bo jest dużo innej roboty. No, więc już nie zabieram wam dłużej, więcej tego czasu. Dziękuję wam bardzo za ten poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!